Ty, Osiu, wychodzisz dzisiaj do przedszkola, co? Oj, oj, już jesień. Czas na przeprowadzkę, czas na zmianę. Nasze ostatnie śniadanie na starym mieszkaniu. Dzień dobry, Mila. Coś tu jest zaspany, co? Na śniadanie. Zasień był trochę busy. Na balkonie już bałagan, coraz mniej. No i widok na Tatry. Widzieliście to? Tatry? Musicie uwierzyć na słowo. Tatry są tam gdzieś, tak. Co się stało, myszko? Choróbeczkę? Więc genialny dzień na przeprowadzkę, ale to nic, dajemy radę. Pozdrawiamy was. O, składamy materac! Ja wytrzymam zaraz, ja wytrzymam! Tato, szybciej! Prawie się udało. O. Chodź, Mila, idziemy już. Ostatnia torba. No to cześć. A tu kilka naszych foteczek. Pierwsze zdjęcie, jak się wprowadzaliśmy. Potem, zaraz po przeprowadzce był ślub Michała. I do naszej rodziny doszła ta oto piękna dziewczyna. Teo był bardzo, bardzo szczęśliwy z powodu wesela. No i odwiedziła nas Monika. To był jej najdłuższy pobyt w Polsce, więc super. Oczywiście byliśmy wielokrotnie w tym czasie w Muzeum Lotnictwa, ale większość zimy spędziliśmy w domu, goszcząc takich wspaniałych ludzi jak Nadia, czy Monia z Aleksiem Malusieńkim. Przeżyliśmy fajne święta, także było cudownie. No i mieliśmy różne dziwne fryzury. Tak, to było moje dzieło. Teoś uwielbiał tą koszulkę. O, Klara do nas też przyjechała. To było fajne. No i przeżyliśmy ogromną fascynację koziołkiem, Mateuszkiem. Było też kilka takich wycieczek pod Krakowem. Ale pojawiło się coś jeszcze w naszym życiu. Oczywiście Mila się pojawiła. I... staliśmy takiego pięknego, małego członka rodziny. Przeżyliśmy super Sylwester w tym mieszkaniu i urodziny Marty i Rafała. Kopa z piek, ciasteczka, bułeczki, różne pyszności. I spędzaliśmy bardzo fajny domowy czas. Zwiedzaliśmy trochę Kraków, tak popandemicznie. No ale przede wszystkim spacerowaliśmy i kombinowaliśmy różne rzeczy w domu. Teo się bawił z Milą, odkrywali siebie. My sami się uczyliśmy nowych obowiązków. No a tu już po pandemii z Igą na rynku, która przyjechała do nas z Kubusiem. Wspaniale, bardzo fajnie było. I odwiedzili nas też dziadkowie. Także było bardzo fajnie. I oczywiście poszliśmy na plac zabaw. Zaskoczenie. No i przeżyliśmy tutaj też
czwarte urodziny te Osia, to były takie urodziny z pompą, była imprezka, czyli nas przyjaciele, których lubimy, Gosia z dziećmi, i Rafał, i Gucio, i Michał, i Piotruś, Ania, Julian, Witosz. No, Gucio pomagał nawet dmuchać balony. A Milka rozszerzała dietę. Teoś przerzucił się na rower z pedałami, a Monika odwiedziła nas ponownie. I tu Aleksiu, jaki duży! Milka też. Dla mnie osobiście był to sezon turystyczny, w którym rozpoczęłam dużo fajnych nowych szlaków. Gniczanka, Filipowicz, Kern. Moje nowe tematy. I tak się kończy wrzesień dla nas. Ostatnie chwile na starym mieszkaniu. I nowy rozdział. Także żegnamy to, co stare. I z nadzieją patrzymy na nowy rozdział w naszym życiu. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!